Was jesiennie. No i oczywiście bardzo serdecznie, jak zawsze, w projekcie Denko. Pierwszym produktem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest krem do rąk z ziai, z depantenolem. Za 100 ml płacimy coś około 7-8 zł, na pewno poniżej 10, nie pamiętam, więc cena bardzo fajna. Też za te 100 ml. To jest jeden z najlepszych kremów, jakie miałam. Doskonale sobie dawał radę z moją suchą skórą dłoni, szczególnie tutaj między palcami. Kiedy przychodzą zimne dni, zawsze ta skóra mi tutaj ma takie tendencje do pękania, może nie do końca pękania, ale łuszczenia się. Ten krem naprawdę doskonale sobie dawał z nią radę, bardzo przyjazny skład. Nawilża, zapobiega wysuszeniu naskórka, doskonale zmiękcza i uelastycznia skórę. Te wszystkie rzeczy, które tutaj ja obiecuję, się sprawdzają. Bardzo serdecznie Wam ten krem polecam, ja na pewno do niego wrócę. Następny krem to Kolastyna Soraya z elastyną, pielęgnacyjny krem nawilżający. Mówiłam już o tym kremie w ulubieńcach. Uważam, że ten krem był naprawdę bardzo dobry i godny polecenia. Bardzo dobrze dawał sobie radę z moją skórą, czyli normalną stronę suchej, niwelował drobne zmarszczki, nawilżał, nie zapychał, nie wysuszał. Oczywiście zdarzają się na pewno jakieś uczulenia, no jeżeli chodzi w przypadku mojej skóry, nic takiego nie zauważyłam, nie miałam żadnych wyprysków, żadnych uczuleń, żadnego łuszczenia się. Bardzo serdecznie Wam ten krem polecam, teraz dokładnie nie pamiętam, ile on kosztował, ale tutaj mamy 50 ml i cena, z tego co wiem, była naprawdę bardzo przystępna. Następny produkt to szampon z Timotei, Moc i Blask, szampon do włosów normalnych. Bardzo fajny szampon, pięknie pachniał, pachnie, już wcześniej Wam mówiłam o tym szamponie, jak te z Herbal Essences. Bez parabenów, 100% piękna, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał, nie wysuszał skóry, oczywiście skóry głowy, nie wysuszał też włosów, bardzo serdecznie Wam go polecam, cena, ja go chyba kupiłam coś za około 5 zł, bo było na promocji chyba 4,99, dokładnie już teraz nie pamiętam, ale też szampony często są na promocji, a jeżeli nie są na promocji, to też cena jest coś około 8 zł, tak mi się wydaje oczywiście. Następnym produktem to jest Bioderma. Ja mam do skóry wrażliwej, dlatego że ta seria była najtańsza. Kupiłam sobie tutaj wersję podróżną. Oczywiście mam też teraz wersję pełną. Podróżna wersja była idealna, szczególnie na lato, na jakieś wyjazdy. Doskonale sobie dawała radę ze zmywaniem makijażu i tych bardziej opornych tuszy typu Rocket z Maybelline i tych mniej opornych. Bardzo fajna sprawa. Krem micelarny, płyn micelarny, przepraszam. Ja generalnie nie jestem fanem płynów micelarnych, wolę zmywać twarz pod prysznicem. Natomiast on sobie doskonale dawał radę, czy dodatkowo zmywał moją twarz, czy nawet jako taka poranna higiena, bardzo fajny. Zdania są oczywiście podzielone, jak zawsze, natomiast w większości dziewczyny bardzo serdecznie polecają tą Bioderme, ja też ją polecam. Następna rzecz to żel pod prysznic z Palmolive XXL, tutaj mamy 500 ml o zapachu płatki róży z Turcji, zapach konwali, bardzo ładny zapach. Powiem Wam szczerze, że takiej właśnie pielęgnacji, takiej zadbanej kobiety. Ja lubię takie zapachy, takiej czystości. Bardzo fajnie wyrównywał pH w skórze. Jeżeli nie lubicie się kremować po prysznicu, to on jest bardzo fajny. Do tego w celu, że pozostawia jednak tą skórę nawilżoną. Jedyny minus to mam wrażenie, że był mało ekonomiczny przez ten swój wielki otwór. Jakoś tak, no ja bym raczej go troszeczkę zmniejszyła, albo tutaj dodała jakiś taki plastik, który troszeczkę będzie niwelował ten wyciek tego żelu, natomiast bardzo serdecznie Wam go polecam. No i fajny zapach i też fajna cena, około mniej niż 10 zł na promocji go kupiłam. Zostając przy żelach, tutaj mam jeszcze żel z Bath & Body Works. The Sweetheart Daisy Dream Girl. To jest żel, który kosztował 39 zł. Ja go kupiłam na promocji za 11 zł. Na takiej już tej ostatecznej promocji. Piękny zapach, bardzo fajne są te żele, ja już wcześniej mówiłam w ulubieńcach, nie będę się teraz rozwodzić nad tym żelem, natomiast fajny, ekonomiczny, tak jak Wam wcześniej wspominałam, leniwie wychodzi ten żel, także na długo starcza. No troszeczkę może, czasami może to denerwować, że te niektóre butelki są takie, że się troszeczkę blokują i trzeba więcej siły użyć, żeby je wycisnąć, natomiast nie wszystkie, ten akurat no, mi się bardzo dobrze sprawdził, no i ta cena 11 zł to idealna, także bardzo ekonomicznie. Zostając przy Bath & Body Works, mam tutaj jeszcze krem do ciała. Ja mówiłam już wcześniej o kremach do ciała z Bath & Body Works w filmiku, tutaj Wam gdzieś podlinkuję dookoła. Bardzo fajny krem, rewelacyjnie się wchłania, nie pozostawia tu tej zawiesiny, nie zapycha, pięknie pachnie, utrzymuje się ten zapach naprawdę długo.
I ta seria Carried Away też bardzo mi przypadła do gustu, jeżeli chodzi o te zapachy. No i mam tutaj następno dwie ostatnie rzeczy z Bath & Body Works, akurat tutaj w tym projekcie Delco. To są dwa mydła. Pierwszy to jest First Bloom, to jest mydło w piance. Ja kupiłam to mydło za 8 zł na promocji, też mówiłam w filmiku z produktami o Bath & Body Works. Piękny zapach, bardzo ładnie pielęgnuje ręce, nie wysusza ich, a tutaj mam z gruszką i tutaj jeszcze troszeczkę tego mam, ale jak ja już wcześniej Wam wspominałam, te resztki sobie na przykład wlewam do miski i moczę stopy, jak sobie robię pedikur. To jest w konsystencji żelu, piękny zapach, w ogóle gruszka to jest idealny zapach moim zdaniem właśnie na taki, na takie mydło do rąk lub żel pod prysznic, bardzo ładnie pachnie i rzeczywiście można złapać taki wiosenny, no letni oddech przy używaniu ich. Następnym produktem, którym chciałam Wam pokazać, to jest L'Oreal szampon Absolute Repair do włosów zniszczonych, bardzo zniszczonych. Ja na początku 250 ml, to jest szampon, który można kupić tylko w jakichś takich hurtowniach fryzjerskich lub w internecie, lub w sklepach fryzjerskich, lub w takich jakichś internetowych sklepach. I powiem Wam szczerze, że ja na początku byłam bardzo zadowolona z tego szamponu, natomiast z biegiem używania, i bym go poleciła serdecznie, z biegiem używania jednak wydaje mi się, że ten szampon zbyt nawilżał nasze włosy, przez co je trochę przetłuszczał. Oczywiście jest to idealny szampon dla takich naprawdę bardzo wysuszonych włosów, na takich do włosów potrwałej ondulacji, do włosów bardzo wysuszonych, na przykład domowymi zabiegami rozjaśniania lub takimi farbami naprawdę jasnymi, które używamy i tam tydzień po aplikacji tej farby, on naprawdę świetnie się sprawdza, ale po jakimś czasie, jeżeli chodzi na przykład o naturalne włosy, to kompletnie go odradzam. On jest taki po prostu troszeczkę zbyt nawilżający, mam wrażenie, jeżeli chodzi o szampon. Także no, do suchych włosów tak. Krem BB z Debory, to chyba jest Debora Milano, bo to jest taka firma. Ja miałam w kolorze 02 beige, to już się troszeczkę starło, 5 w jednym. Ja, jeżeli chodzi o mój stosunek do kremów BB, to bardzo je lubię, ale mam wrażenie, że większość z tych kremów mnie zapycha. Ten krem był bardzo fajny na lato, bardzo fajny kolor i może on mnie nie zapychał aż tak strasznie, ale nie powiedziałabym, że był naprawdę na medal. Dla bardzo suchej skóry myślę, że świetnie by się sprawdził, bo fajnie nawilżał, nie rolował się. Natomiast jeżeli chodzi o tłustą skórę, to bym na pewno go odradzała. Ja raczej nie wrócę do tego kremu, ale bardzo fajnie mi się go przez pewien czas używało, pod koniec już troszeczkę mniej. Ok, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy miałyście któreś z tych produktów, czy któreś Wam się sprawdziły, bądź nie. I do następnego filmu.